Katastrofalna powódź w Polsce pokazała nasze olbrzymie pokłady solidarności i to, jak gotowi jesteśmy pomagać sobie nawzajem. Z drugiej strony, jak wielka jest pokusa, by szukać winnych. Zwolennicy Platformy powiedzą, że to z całą pewnością wina Kaczyńskiego i poprzednich rządów. Z kolei sympatycy PiSu wskażą palcem na Tuska i PO. Znowu ryzykujemy, że polityczna polaryzacja zepchnie prawdziwe wyzwania dla Polski na dalszy plan. A te wyzwania są całkiem realne. Potrzebujemy odpornego państwa. Dlaczego? A to dlatego, że gdy pojawi się na horyzoncie prawdziwe zagrożenie. Epidemia, klęska żywiołowa, wojna albo sabotaż uderzający w infrastrukturę krytyczną, to właśnie na instytucjach państwa będziemy polegać w pierwszej kolejności. Nie na celebrytach czy politykach w kryzysowych kurtkach ściskających dłonie będzie leżała odpowiedzialność za to, aby na kryzys zareagować, ale na instytucjach właśnie. To od ich jakości i od naszej samoorganizacji zależy to, czy będziemy społeczeństwem odpornym. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, co to właściwie oznacza: odporne państwo i odporne społeczeństwo, i dlaczego go potrzebujemy. Ja nazywam się Jakub Dymek i zapraszam na lewe skrzydło, Kanału Zero. Partnerem głównym Kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem Kanału Zero jest Mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie otrzymujesz zwrot 100 zł. Bonus seria. 60 zł bonusu. Doceniamy każdą serię. Bardziej. Gdy trwoga, to do państwa. Choć na co dzień wielu Polaków całkiem słusznie narzeka na jakość naszego państwa, kadry, administrację publiczną i polityczne elity, to koniec końców tak naprawdę wszyscy im kibicujemy. Bo w sytuacji zagrożenia, to właśnie od jakości tego państwa, elit, urzędników zależy to, czy poradzimy sobie z kryzysem. W sytuacji zagrożenia, sprawne i odporne państwo jest po prostu niezbędne. Co zresztą widzimy, bo w sytuacji zagrożenia zwolennicy wizji państwa minimum czy państwa jako nocnego stróża nie mają przeważnie zbyt wiele mądrego do powiedzenia. Z kolei na dyskusję z tymi, którzy uważają, że państwo powinno wycofywać się z kluczowych obszarów, nic nie budować, nie inwestować, bo to gigantomania i gierek, szkoda czasu. Czym jednak to odporne państwo miałoby być w praktyce? Nie ma jednej ścisłej definicji tego pojęcia, ale możemy sobie powiedzieć, że chodzi o takie państwo, które potrafi wyszkolić i zmobilizować odpowiednie zasoby w sytuacji zagrożenia, ale także takie, które nie tylko przygotowuje się na kryzysy, ale potrafi wyciągnąć z nich lekcje i dostosować swoje działania do sytuacji zagrożenia, jaka może wystąpić w przyszłości. Prawdziwie odporne państwo w trzech punktach. Po pierwsze, szkoli i buduje kompetencje oraz instytucje. Po drugie, rozumie bezpieczeństwo szeroko, to znaczy nie tylko militarnie. Po trzecie, wreszcie, nie oszczędza na działaniach antykryzysowych i nie boi się proaktywnie działać. Eksperci w tym kontekście posługują się pojęciem pozytywnej transformacji poprzez kryzys. Już mówię, co to oznacza. Oznacza to takie działanie, które nie tylko przygotowuje się na kryzys, ale także wyciąga lekcje z tych obszarów działania państwa, które zawiodły na przykład jeśli nie dość sprawna okazała się ochrona zdrowia albo transport publiczny, to odporne państwo nie tylko reformuje te instytucje, ale także wdraża lekcje z kryzysu tak, aby wyjść z niego silniejsze. W tej zbitce słownej pozytywna transformacja przez kryzys chodzi także o to, że dzięki lekcjom, które z kryzysów wyciągamy, możemy być nie tylko bezpieczniejsi w sytuacji zagrożenia, ale że po prostu możemy zbudować lepiej działające instytucje, które przysłużą się także w czasach niekryzysowych czyli w czasach pokoju, w czasach gdy nie ma klęsk żywiołowych albo gdy nasza granica jest bezpieczna. Takie państwo zatem nie tylko przed kryzysem się broni, ale wdraża rozwiązania i buduje instytucje, które służą obywatelom w przyszłości. I choć w Polsce od tak zwanej powodzi tysiąclecia a z 1997 roku na pewno bardzo wiele zmieniło się na plus, to wciąż możemy mieć wątpliwości, czy naprawdę jesteśmy państwem odpornym. Te wątpliwości mogą się brać choćby z tego, że Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie w swoich raportach zwracała uwagę, że obrona cywilna w naszym kraju, mówiąc kolokwialnie, po prostu leży, nie ma na nią wystarczających środków, a ustawy prawne, które miałyby to regulować, nie istnieją. I choć NIK ostrzegała o tym wielokrotnie w minionej dekadzie, to kompleksowy projekt ustawy o obronie cywilnej dopiero co przyszedł przez rząd właśnie teraz, 16 września, ale to oznacza jeszcze, że musi zostać zatwierdzony przez parlament, a potem poczekać na podpis prezydenta. Nasz problem nie ma tylko charakteru legislacyjnego. Jest także kadrowy. Według najnowszych danych liczba niezapełnionych wakatów w policji to blisko 15 tysięcy. Średnia wieku polskiej pielęgniarki sięga 54 lat. Do 2030 roku 65% pielęgniarek będzie już w wieku uprawniającym je do przejścia na emeryturę. Problem starzenia się nie dotyczy oczywiście wyłącznie ochrony zdrowia, bo mamy też coraz starszych pracowników w wielu innych kluczowych dla bezpieczeństwa państwa sektorów. Kontynuując, także polski samorząd płaci tak źle, że w wielu miejscach kraju ma problem ze znalezieniem chętnych do pracy. Odporne państwo nie pozwoliłoby sobie także na działanie na szkodę interesu publicznego lub narażanie zdrowia obywateli dla krótkoterminowego zysku. I mam tu na myśli takie działania jak zabudowa terenów zalewowych przez osiedla deweloperskie albo pozbawienie państwa możliwości produkcji leków czy środków ochrony osobistej. Przypomnijmy też, co stało się w grudniu 2022 roku, gdy Polskę obiegł fake news o rzekomych masowych powołaniach do wojska. Nasi rodacy, zamiast gorliwie i niesieni patriotycznym duchem stawić się na wezwanie, zaczęli w panice pisać o tym, jak to państwa bronić nie będą, jak to uciekną do Berlina albo jak powoływanie obywateli do wojska tylko na przeszkolenie zaznaczmy, a nie w kamasze jest przejawem totalitaryzmu. Ten chaos informacyjny, ale także podbijanie antypatriotycznych czy antywspólnotowych postaw przez część mediów i ugrupowań politycznych, każe pod znakiem zapytania postawić status Polski jako państwa prawdziwie odpornego. W ostatnich latach nasze myślenie o bezpieczeństwie rzeczywiście przeszło pewną ewolucję, jeśli nawet nie rewolucję. Była ona związana oczywiście z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Z tym jednak wiąże się fakt, że zaczęliśmy o bezpieczeństwie myśleć w bardzo zmilitaryzowany sposób. To znaczy, zamiast ujmować zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego szeroko, skupiliśmy się na obronności rozumianej jako wskaźnik PKB wydawany na zbrojenia. Pojawiła się pokusa, by myśleć, że tym bezpieczniejsze są państwa, im więcej środków przeznaczają na zakup zagranicznego sprzętu. Słowem, im więcej procent PKB na armię, tym bezpieczniejszym społeczeństwem jesteśmy. Oczywiście głosy krytyczne wobec takiego myślenia, które wskazywały na to, że liczby nie walczą, przebijały się z trudem, o ile w ogóle. W tamtych okolicznościach było to oczywiście zrozumiałe, że ten militarny aspekt zagrożeń wysunął się na pierwszy plan, ale co równie istotne, byliśmy wtedy także po innych kryzysach, które uświadomiły nam rolę, jaką mogłyby pełnić formacje obrony cywilnej, jak istotna jest publiczna infrastruktura czy instytucje takie jak ochrona zdrowia. A jednak z jakiegoś powodu daliśmy się trochę zaczarować temu fetyszowi wydatków na zbrojenia i tabelek i procentów. Do tego po stronie polityków powstała pewna pokusa, aby coraz więcej zadań delegować na Wojska Obrony Terytorialnej. Co samo w sobie nie jest złe, ale wiążą się z tym też pewne zagrożenia, o których powiem za chwilę. Rządzący snuli wizję 300 tysięcznej armii i gniecienia Putina w ziemię, zapominając niejako, że w sytuacji zagrożenia militarnego te 300 tysięcy żołnierzy i kolejne dziesiątki albo setki tysięcy wotowców będzie zaangażowanych w działania zbrojne, a kwestie obrony cywilnej, dostarczania pomocy humanitarnej, leczenia, organizacji infrastruktury czy transportu także ktoś będzie musiał wykonywać i tutaj ujawniała się ta olbrzymia luka w myśleniu o obronności i bezpieczeństwie państwa. To militarystyczne podejście do zagrożeń mogło też zakryć fakt, że wojsko nie jest powołane do robienia wszystkiego. Wojsko służy fundamentalnie do obrony, a nie do budowania wałów przeciwpowodziowych, do dystrybucji pomocy humanitarnej, leczenia ludzi czy organizacji transportu. Te wszystkie zadania oczywiście wojsko potrafi wykonywać, gdy jest taka konieczność, ale fundamentalnie istnieją także inne instytucje państwa, w które należy inwestować, szkolić i przygotować na okoliczność zagrożenia czy klęski żywiołowej właśnie po to, aby wojskowi mogli zająć się tym, do czego są powołani. To wbrew pozorom nie jest tylko językowa, semantyczna różnica, ale tak naprawdę dyskusja o całym paradygmacie obronności. Warto w tym kontekście zacytować słowa ministra obrony jednego z państw bałtyckich: Sugerujemy zmianę paradygmatu obrony państwa z idei, że bojownik to tylko żołnierz z bronią w ręku i wsparciem żołnierzy sojuszu, na przekonanie, że każdy patriota w kraju może wnieść bezcenny wkład w obronność. Z naszych sąsiadów Bałtów i Skandynawów w ogóle warto brać przykład, bo dominuje tam myślenie o obronie totalnej. Takie podejście do bezpieczeństwa państwa, które zakłada, że nie tylko wojskowi, ale całe społeczeństwo, od najmłodszych po emerytów, będzie zaangażowane w przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i co jeszcze ważniejsze, będzie miało kompetencje, żeby w tych sytuacjach kryzysowych dobrze, odpowiedzialnie się zachować i pomóc swoim najbliższym, ale także wziąć aktywny udział w działaniach, które mają na celu obronę państwa, Granic czy dobytku przed najróżniejszymi zagrożeniami od tych natury wojskowej poklęski żywiołowe. Warto zadać sobie pytanie, czy odrobiliśmy lekcje z poprzednich kryzysów? Kto dziś choćby pamięta o oklaskach dla medyków? Problem leży właśnie w tym, że o pracownikach ochrony zdrowia przypominamy sobie w czasie epidemii. O wojsku polskim, gdy wybuchnie wojna, a o straży pożarnej, gdy nasz dom trafi pożar. Oczywiście my, indywidualni obywatele, nie powinniśmy być zmuszeni do tego, aby codziennie zastanawiać się nad obronnością państwa czy z jego zdolnością reakcji na kryzysy. No, od tego właśnie mamy państwowe instytucje, by obywatele nie musieli o tym myśleć, lecz mogli zaangażować się w działania, które są zorganizowane i przygotowane właśnie na takie sytuacje. Mamy w sobie oczywiście tego pięknego, polskiego, husarskiego ducha, który każe nam pędzić na złamanie karku, gdy dzieje się coś niedobrego i możemy pomóc innym. Ale tego ducha warto byłoby uzupełnić o dobrze działające instytucje, dofinansowane formacje specjalnie powołane w tym celu, by reagować na kryzysy, i przejrzyste procedury oraz dobrą politykę informacyjną, która pozwoli tę społeczną energię wykorzystać w bardziej ukierunkowany sposób, by, gdy mamy do czynienia z kryzysem, niezależnie od tego, czy mówimy o klęsce żywiołowej, sabotażu, czy zagrożeniu militarnym, to już istniały te procedury i te modele działania, w które my wiemy, jak się zaangażować. Nie jest tak, że potrzebujemy opiekuńczej roli państwa. Potrzebujemy raczej państwa, które tworzy instytucje mogące ukierunkować naszą społeczną aktywność, naszą wolę pomocy, naszą gotowość do działania na najbardziej pożądany kierunek. Także po to, by nie marnować cennych godzin i dni na szukanie punktu, gdzie można przekazać pomoc albo zgłosić się do pracy wolontaryjnej, tylko od razu, gdy dzieje się coś niepokojącego, móc zacząć działać. Gdy mówię o przykładach z państw bałtyckich albo skandynawii, ktoś może zakrzyknąć, że to jakaś socjalistyczna utopia. W Polsce nigdy nie będzie tak jak w Skandynawii, a my po prostu nie potrafimy działać w ten sposób i koniec. Tyle tylko, że to nie jest utopia. W Polsce mamy bardzo długą tradycję samoorganizacji. Od konspiracyjnego nauczania i powstań przez polskie państwo podziemne, solidarność, aż na pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2022 roku skończywszy. To nie jest tak, że Polacy nie potrafią się organizować, wręcz przeciwnie, potrafimy się organizować, tylko potrzebujemy do tego również dobrych instytucji. Rolą państwa zaś jest zadbanie o krytyczną infrastrukturę, organizacja komunikacji czy przeszkolenie obywateli, aby w razie zagrożenia wiedzieli, jak działać. Tym zresztą różni się koncepcja obrony powszechnej czy obrony cywilnej od obrony rozumianej w czysto militarnym sensie. Tu nie chodzi o to, by do każdej sytuacji wysyłać wojsko albo służby, choć te są oczywiście niezbędnie potrzebne, ale o to, by możliwie jak najwięcej obywateli samych było w stanie działać w sytuacji kryzysowej. Co więcej, by nie działali oni niejako na własną rękę albo tylko w swoim najbliższym sąsiedztwie, ale raczej by tworzyli fachowe formacje, które mogą udzielać pomocy na wyższym stopniu zaawansowania, by wiedzieli, gdzie są by mieli podstawowe umiejętności reagowania, by poziom kultury zaangażowania, jeśli można użyć takiego słowa, był po prostu w Polsce wyższy albo, to już naprawdę plan minimum, by po prostu nie przeszkadzali. Co zatem robić? Ja nie jestem ekspertem z dziedziny organizacji obrony cywilnej, więc nie będę się wymądrzał, jak ja bym to zorganizował. Mamy natomiast ekspertów w tej dziedzinie i ich warto posłuchać. Już w 2020 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, jako jeden z czołowych filarów bezpieczeństwa narodowego, wskazywała odporność i obronę powszechną. Rozdział o obronie powszechnej znajduje się w tym dokumencie zresztą wyżej niż rozdział o roli i zadaniach sił zbrojnych. To głęboko symptomatyczne. Co ważne, warto zauważyć, że samo państwo polskie dowartościowało to pojęcie odporności, zauważając, że jest to coś więcej niż tylko czyste bezpieczeństwo i że odporność społeczna pełni niezwykle ważną rolę w sytuacjach kryzysowych. Dokument ten, jak to dokument strategiczny, jest dość ogólny. Wskazuje pewne kierunki reform i działań, a nie konkretne rozwiązania ustawodawcze. Ale nawet na takim poziomie ogólności bardzo jasno powiedziane jest, że obrona powszechna jest w Polsce czymś koniecznym, a kwestia napisania ustawy o obronie powszechnej czy obronie cywilnej i wdrożenia jak najszybciej instytucji, które będą ją rozwijać, kształcić i wdrażać, jest w Polsce priorytetem pierwszej wagi. Bardziej szczegółowe recepty zawiera raport Fundacji INSTRAT również z 2020 roku zatytułowany Ochrona Obywatelska Edukacja na rzecz obywatelskiej rezyliencji. Tam możemy przeczytać o tym, jak bardziej szczegółowo zaplanować współpracę między konkretnymi szczeblami administracji, dlaczego istotna jest rola edukacji, jak powinna być zorganizowana obrona cywilna i dlaczego potrzebuje ona pewnego etosu. Ponieważ tu nie chodzi tylko o to, by ludzi mechanicznie nauczyć i zobligować do jakichś konkretnych działań, ale także o to, aby wierzyli oni w swoje państwo, w obowiązki patriotyczne i w dobro wspólne, w takie wartości, które są fundamentem poświęcenia. I i chęci pracy na rzecz dobra wspólnego. Mówiąc wprost, chodzi o to, że odpornego państwa nie zbudujemy tylko na przekonaniu, że każdy powinien wiedzieć, jak obronić sam siebie, swoich najbliższych i najbliższe otoczenie. Do tego potrzebny jest także większy etos obywatelski i przekonanie, że jesteśmy częścią pewnej wspólnoty. Ten dokument wskazuje też na bardzo ważne rozróżnienie. Obiecałem, że wrócę na chwilę do tematu WOTU, i to jest właśnie ten moment. Nie jestem krytykiem WOTU. Wręcz przeciwnie, uważam, że wojska obrony terytorialnej są nie tylko potrzebne, ale także wielokrotnie dowiodły już swojej przydatności i tego, jak istotną rolę w systemie obrony Rzeczpospolitej pełnią. Ale w idei obrony powszechnej, obrony cywilnej, odpornego państwa, chodzi właśnie o to, żeby nie delegować wszystkich zadań na wojskowych. Po pierwsze dlatego, że jak już powiedziałem, w sytuacji zagrożenia militarnego to powinni oni być przede wszystkim na linii frontu, a nie na zapleczu, ale po drugie dlatego, że nie wszyscy do służby wojskowej się po prostu nadają. Są takie zadania niezbędne dla funkcjonowania państwa, które mogą równie dobrze wykonywać cywile, a oni również potrzebują przeszkolenia. Są ludzie, którzy z powodów religijnych, ideologicznych albo zdrowotnych nigdy nie zgłoszą się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, a chcieliby tak albo inaczej pomóc państwu. Bywają też takie sytuacje, w których kompetencje cywilne inżynieryjne, chemiczne medyczne będą bardziej potrzebne niż te czysto wojskowe. Poza tym, Szkolenie wojskowe i utrzymywanie sił zbrojnych jest bardzo drogie. Zamiast więc myśleć wyłącznie o poszerzaniu stanu osobowego Wojska Polskiego czy Wojsko Obrony Terytorialnej, warto zadać sobie pytanie, czy lepszą inwestycją na czasy różnych kryzysów nie jest przeszkolenie w porę kilku milionów cywili, którzy nie będą szkoleni do zadań wojskowych, ale właśnie do reagowania na kryzysy. Ci sami ludzie, którzy powołani do wojska mieliby marne kompetencje jako żołnierze, mogą okazać się niezbędni jako dobrze przeszkoleni cywile na wypadek zagrożenia. A skoro przy dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej jesteśmy, to warto odnotować także pozytywne rzeczy, jakie udało się w ostatnich latach osiągnąć. Jest to pomysł kontynuowany przez obecny rząd, a rok do roku limity przyjęć na to szkolenie są przekraczane. Jest po prostu więcej chętnych niż wolnych miejsc. I to samo w sobie dobra informacja. Tyle tylko, że w roku 2023 udało się przeszkolić 16 tysięcy żołnierzy, a w roku 2024 uda się być może 40 tysięcy. To rzeczywiście duże liczby, ale musimy mieć świadomość że wciąż radykalnie mniejsze niż zakładałyby potrzeby obrony prawdziwie powszechnej. Podsumowując, pewne rzeczy udało się zrobić i warto kibicować wysiłką polskiego rządu, aby kroki zmierzające do zbudowania prawdziwie powszechnej obrony były szybkie i skuteczne. Ale jest kilka obszarów, w których czeka nas jeszcze trochę pracy. Po pierwsze cyfryzacja. I to na wczoraj. W dobie, gdy wszyscy korzystamy ze smartfonów i urządzeń mobilnych, to właśnie od tego, czy będzie można sprawnie w domenie cyfrowej koordynować działania różnych służb, ale także od tego, czy każdy obywatel i obywatelka będzie mogła polegać na tym, że dostanie w porę precyzyjne i aktualne informacje, co robić, będzie zależało bardzo wiele. Po drugie, powszechność. Być może minął czas, w którym mogliśmy zdać się wyłącznie na dobrowolne szkolenia i dobrowolne działania, wolontaryjne obywateli, firm czy samorządów, a czas na to aby wprowadzić pewne powszechne formy, choćby szkolenia obywatelskiego w zakresie bezpieczeństwa. Po trzecie, jakość instytucji i usług publicznych. Nie możemy sobie dłużej pozwolić na ratowników medycznych na śmieciówkach czy pielęgniarki w wieku emerytalnym. Czas na to, by polskie instytucje, które dbają o bezpieczeństwo rozumiane szerzej, doinwestować po prostu jest już teraz. Dalej, wykorzystanie polskiego potencjału przemysłowego. Mamy w Polsce wiele bardzo sprawnych firm, ale także duże molochy z udziałem skarbu państwa. Nie może być tak, że nie jesteśmy w stanie na okoliczność kryzysu wyprodukować niezbędnych do przetrwania środków. Podobnie ważne będzie wykorzystanie już istniejących organizacji, od kół gospodyń wiejskich, przez towarzystwa strzeleckie na klubach sportowych skończywszy. Nie zbudujemy obrony powszechnej od zera, ale możemy oprzeć się na tym, co już istnieje. Rozwijanie niezależności nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej to oczywistość. Sprawny transport i rozbudowa infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, to coś, na czym oszczędzać po prostu nie można. I każdy kolejny kryzys nam tego jasno dowodzi. Wreszcie kwestia wykluczenia tych uboższych regionów Polski, na które nie możemy sobie pozwolić. Czy to w kwestii edukacji, usług publicznych czy transportu, bo to właśnie od Jakości usług w całym państwie i od tego, że jesteśmy jednym wspólnym organizmem, zależeć będzie powszechność tej obrony i bezpieczeństwo Polski w warunkach kryzysu. Bo w sytuacji prawdziwego zagrożenia nie będziemy mogli oprzeć się tylko na mocarstwowej retoryce, pospolitym ruszeniu albo premierze, który założy kryzysową kurtkę i pojedzie w teren ratować pieski i kotki. Będziemy potrzebowali sprawnych instytucji, odpowiedzialnej administracji publicznej, dobrej komunikacji i wszystkiego tego, co mieści się w definicji odpornego państwa. Polskę w 2024 roku, w momencie jej największej historycznej zamożności, po prostu na to stać. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem kanału Zero jest Mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie, otrzymujesz zwrot 100 zł. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność Bardziej. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.